Witam, witam. Dzisiaj będę sadził trochę karpusy Fortunei do gruntu. Trochę mi już urosły, dlatego nie mam siły ich nosić do garażu na zimę, zabezpieczać, także będą w gruncie. Jeden będzie tu. Są tu moje sadzonki małego ziarenka. Jeden będzie tu i proszę bardzo, drugi podobny, w sumie taki sam. Będzie tu. Do tego co? Obornik koński udało mi się dostać. Ziemia ze sklepu. Trochę granulowanego. I tyle. Dziura mniej więcej wykopana. Już. Dany obornik. Tutaj kompostu. Z ziemią. Palma wyciągnięta z donicy. Zobaczcie jakie korzenie. To był drenaż z pobitych ceramicznych kurcze doniczek. A czy jakie korzenie wystają. Masakra. Piękne. No, sucho. Po tyle podlewana z boku sucho. Jak nie wiem. No właśnie. Teraz się dobrze zleje i będziemy sadzić. No pierwsza jest już posadzona. Trochę mi to kosztowało sił i energii, ale już jest. Trochę zostało obornika, a sadziłem ją w ziemi. Trochę takiej, trochę torfu, oczywiście jeszcze trochę granulowanego obornika bydlęcego, no i świeży koński jest. A druga czeka chyba, kurde, aż odpocznę. A odpocząć trzeba. Także będziemy robić, będziemy sadzić. Tu jeszcze są palemki, które trafią też do donic większych dzisiaj. Vinsan. To jest Wagnerianus. Waszyngtonia. Karłatka. Nie wiem, jeszcze jakieś ogryski. Znowa. Trochę karpus nowa. Zobaczymy. No i daktylowiec mały. Z biedry uratowany. Od wyschnięcia za piątaka. Ja wam żółwia pokazać, ale skubaniec się schował. Nie ma. Wylezie, zawsze wyłaził na jedzenie. Się pukało. Jeszcze niegodny skubaniec. Nie ma dziada. Bałagan tu mam, jak nie wiem. Oj, spokojnie. O, jest mój skubaniec czerwony. Gdzie on jest? Nie, wszystko z nim zrobić w tą kratę. Dobra, nieważne. Także jedna rośnie, zobaczymy jak to będzie się kurde odbywało. Czy to będzie rosło, czy to mi kurczę padnie. Ale chyba nie, bez przesady. I dobrze, wszystkich rośnie, zaczynamy u mnie ma nie rosnąć. No, wszystko widok na moją kurczę dolinę Ilanki. Na razie. Shimano.